Witajcie, z tej strony ja, Bartolini 2006. Sorry za tak długą nieobecność, ale nie chciało mi się nagrywać i nie wiedziałem, co mam dla was nagrać. Pokażę wam zmiany. Tutaj już jednego królika nie ma, pewnie będziecie wiedzieć jakiego. Zwykłej. Tutaj jasno szara siedzi. Chodź, o, widzicie? Jak wyjdzie, pokażę wam, jak przez ten miesiąc urosła. Wyjąłem jej, zaraz wyjdzie. Już wam mówię, i barana nie ma, pusto, i tylko jeden z małych mi został. Ją też od razu damy. Na razie po jednym im wystarczy. Już wam mówię, co się stało. Tak. Jeden z małych mi został, reszta wszystkie zachorowały na chorobę od komarów. U mnie tu było ich dużo, jak wiecie, nie wiem czy wam mówiłem czy nie, ale u mnie było ich dużo i zachorowały i je po prostu zabiliśmy, małe, a barana i zwykłą też zabiliśmy z dziadkiem, bo one się jeszcze nadawały na jedzenie i szkoda było dawać psu. A z małymi zakopywałem ich, a nie zakopywałem, tylko dawałem dziadkowemu psu. Trochę szkoda, ale chyba będę kończył już powoli z hodowlą. O, jeden biały tylko został. Nie wiem, czy to od jasno-szarej zmiotu, czy nie. Już się dawno zmyła farba. Na szar. I na razie puste swoją kratki. Nie wiem, czy coś będę zaczynał, czy nie. Ona tak już się chyba polubiła tą kratkę, że nie chce. Co? Tak patrzy. Tak, teraz im dobrej trawy przywoziłem, to ona siedziała w klatce, to duża urosła. I kukurydzę im przywoziłem. Tutaj zrobiłem taki z tatą zrobiłem paśnik, że jak było ich więcej, jak było jeszcze wszystkie małe były, to tutaj się sypało trawę i one sobie jadły ich trochę. Kury babci jadły, ale niestety kończę z hodowlą, bo nie chcę, bo tutaj jest słabe miejsce widocznie, bo komary, o, barana nie ma, pusto, szkoda go trochę, ale trudno. Tutaj nie wiem, czy wam pokazywałem, o tu jest gniazdo pająka. Chleb dla nich mam, zaraz im więcej wyłożymy. Oddamy jej do klatki jedno, żeby widziała. Jeszcze ile nie zje, to zmiotę. Lubię. Pewnie się zapytacie, skąd wiem, że to była, bo byłem u weterynarza z królikami. No niestety tak się dzieje i trudno. Musiałbym gdzie indziej zrobić klatkę, ale tu nie ma gdzie indziej zrobić. Nie wiedziałem, dowiedziałem się u weterynarza, że trzeba szczepić, tak to nie wiedziałem, nie wiedziałem, że istnieje taka choroba od komarów. Że trzeba szczepić na komary, ale nie wiedziałem. Boi się mnie trochę, no bo dawno mnie nie widziała. I tak jakoś się kręci na razie. Tutaj, o, widać pewno kup grubli. Tutaj też pusta. Naprawdę ja nie ukrywam, nie potrzebuję ukrywać przed wami. Jeszcze tutaj będę im dzisiaj sprzątał, bo dzisiaj jest sobota i chcę, żeby miały czysto na niedzielę. Ja zobaczę, jak się włącza komentarze i piszcie, co byście chcieli, jak mi się uda włączyć komentarze. O, a tutaj widzicie, ile jest pozjadanych? To szczury tu poprzychodziły, nie mogłem wyjąć tego i szczury. I tak, i o, w takich sikach się zarengały komary i ich później pogryzły. Więc, i tak, i czyściłem tą klatkę i wszystko robiłem i zostały teraz jeszcze komary. Ale teraz na razie jasno-szara się trzyma.
ten biały też się trzyma, ale jak będzie widać, że będzie chora, no to trzeba będzie ją zabić. Szkoda, żeby się męczyła i żeby nie było w niej pożytku. I tak samo będzie z białym, ale białego się zabije i da dziadkowemu psu. Dobra, to dzięki za obejrzenie. Na razie, do zobaczenia, cześć. I postaram się już teraz coraz częściej nagrywać, ale była szkoła i nie mogłem. Dobra, na razie, cześć.